Greta Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania, witam państwa bardzo serdecznie. Końcówka stycznia to taki moment, kiedy nasze noworoczne postanowienia przeważnie, jakby to powiedzieć, odchodzą do archiwum. Dlatego moim gościem jest dzisiaj dr Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny, dietetyk. Porozmawiamy o tym, czy trudno wytrzymać na diecie, co się dzieje z naszymi postanowieniami noworocznymi pod koniec stycznia, a w przypadku niektórych nawet w pierwszym tygodniu stycznia, prawda, panie doktorze? Panie doktorze, to może właśnie zacznijmy od tego tytułowego pytania. Czy trudno wytrzymać na diecie? Zależy, na jakiej diecie jesteśmy, bo jeżeli ktoś jest na przykład na diecie wegetariańskiej, czyli co je to widzi, to w tym momencie może być dość proste. Natomiast śmiech śmiechem, natomiast chodzi mi o to, że jeżeli wybieramy dietę, to zastanówmy się nad tym, co będziemy jedli. W związku z tym wybierzmy taką, która ma szansę nam smakować, bo jeżeli damy człowiekowi, który jest wegetarianinem, z założenia mięso do jedzenia, to nic nie zje, prawda? Oczywiście robię sobie, dworuję sobie, natomiast chodzi o to, że wybrać dietę, którą będziemy w stanie zrealizować. A jeżeli dostaniemy taką, której nie będziemy w stanie, to na takiej diecie człowiek na pewno nie wytrzyma. Ale nie będziemy w stanie wytrzymać, ma pan na myśli, panie doktorze, to, że nie będzie nam po prostu smakowało, czy no, będzie to dla nas zbyt duże wyzwanie? Jeżeli nie smakuje, to będzie zbyt dużym wyzwaniem, tak? Ale nim zaczniemy mówić o diecie, to ja wrócę do tego, cośmy już parę razy rozmawiali na ten temat, czyli jedzenie. Jeżeli nie nauczymy się jeść powoli, powolusieńku i nie popijać, to w tym momencie nie mamy szansy prawidłowo przyswoić tego, co zjemy. Jeżeli nie przyswoimy prawidłowo tego, co zjemy, nasz organizm, mimo że często mamy nadwagę, będzie mówił: zjedz więcej magazynu, bo magazynuj, bo jesteś niedożywiony, tak? W związku z tym, jeżeli człowiek się nie nauczy poprawnie jeść, to potem może pójść na jaką dietę, jaka by nie była. To organizm i tak będzie głodny, po diecie będzie jeszcze bardziej głodny i potem będzie efekt jojo. To w ogóle nie ma sensu. Jeżeli nie nauczymy się jeść, czyli mamy jeść wtedy, gdy jesteśmy głodni, to jest pierwsze primo, jak to mówią, drugie primo, chłe, to wtedy, jeżeli już jemy, to jemy powolutku, ale bardzo ważne, jemy potąd, dosyta. Bo jeżeli coś zobaczymy na swojej drodze, jakiegoś tam batonika czy coś innego, to chętnie przyjmiemy, prawda? No bo żeśmy odeszli od stołu z uczuciem pewnego niedosytu, czy tam czegoś innego nie do coś tam, tak? W związku z tym mamy zjeść powolutku dosyta i jeżeli w ten sposób zjemy, to się najemy i przez najbliższych, nie wiem, 5-6 godzin nawet nie będziemy w stronę jedzenia patrzeć, tak? Chyba że coś będzie pięknie pachło, przepraszam, ale w tym momencie, jak coś ładnie pachnie, to niestety to tego też trzeba będzie unikać. No dobrze, to ja rozumiem, że krok pierwszy to jest nauczyć się jeść, czyli powoli przeżuwać i nie popijać, no ale decydujemy się na wybór jakiejś tam diety. Powiedzmy, że uważamy, że potrzebujemy tej diety. Jak więc tę dietę wybrać? Bo pan doktor mówi, że musi smakować, musi być dobrze dobrana, a może jakieś badania wcześniej należy wykonać, może sprawdzić poziom czegoś tam w organizmie, by wiedzieć, w którym kierunku w ogóle iść. Samemu będziemy w stanie ocenić, co nam będzie smakowało. Czyli na przykład teraz zbliża się wiosna, za chwilkę będziemy mieli wysyp po prostu w tych kolorowych pismach, dieta taka, śmaka, owaka. No właśnie, właśnie, to miliony czytamy. Są zawsze. Tak, ta i kilka smakowała na raz tanie. Wybieramy, prawda? Trzy diety na raz i potem się dziwimy, że nie działa. Prawda? Jak z tym pacjentem, co mu, bo lekarz mu powiedział, że pan może wypić tylko 50 gramów wódki dziennie, nie więcej. A pan myśli, że ja tylko pana się leczę, prawda? No właśnie. Tutaj, nie o to nam chodzi, prawda? Czyli wybrać smakowo jedną dietę, którą będziemy w stanie spełnić, ale jednak to, co jest ważne, popytajmy się znajomych swoich, tak? Byłem się na diecie, schudłeś, masz cukrzycę, nie masz, kto cię poprowadził? I w tym momencie, jeżeli zrobimy taki wywiad środowiskowy, to ktoś nam powie, że rzeczywiście ten doktor mi powiedział, albo ten dietetyk, to i to, i mi się udało wyrównać cukry, cholesterole i takie inne rzeczy, i to ma sens. I na przykład nie chodziłem bardzo głodny, bo to jest ważne, bo jeżeli spełnimy jedną z takich, powiedzmy, podstawowych naszych, nie tyle zachcianek, co podstawowych jakby rzeczy, które musimy mieć spełnione, to tam jest taka piramida Maslowa, która mówi o tym, że na przykład jeżeli będziemy głodni, to jest zachwiane nasze, że tak powiem, duże poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli będziemy najedzeni, nie zawsze musi być to, co byśmy chcieli zjeść, ale będziemy najedzeni, to już mamy jakby taki pewien byt zapewniony. Jeżeli tego nie zrobimy,
będziemy głodni, a jedli nawet rzeczy zdrowe, tylko mniej, to nie będzie ten byt zapewniony, bo no nie będziemy się czuli tak jak lubimy, prawda? W związku z tym, to co ja mówię, jeżeli będziemy jedli powolutku, możemy się najeść dosyta, a jedząc powolutku się nie przejemy. I to jest podstawa. Jak się nauczymy tego jeść, to mówię, potem już każda dieta będzie dobra. A jak dobrać, znaleźć odpowiedniego fachowca, panie doktorze? No załóżmy, że ktoś postanawia, że pora coś ze sobą zrobić, trzeba się udać do fachowca, nie będę tego robić na własną rękę. No to skąd wiedzieć, że pan A, a nie pan B albo pani C najlepiej pomoże? No, świadczenie mówi, żeby tak, żeby to nie był człowiek zaraz po studiach. Ja tu nie chcę, tutaj oczywiście teraz mówię, tutaj mi tutaj rośnie konkurencja, to się boi. Nie, nie boję się, mam doświadczenie. Ale przynajmniej, żeby był 5 lat po studiach, bo taki jak jest taki młody jakiś człowiek i on się u kogoś uczy, terminuje i jest asystentem, super. Taka osoba, która się będzie uczyła, to będzie bardzo dobra za kilka lat, świetnym specjalistą. Nie może to być sucha jak patyk, dietetyczka czy dietetyk, ani powiedzmy jakiś 160-kilogramowy facet. Najlepiej, żeby to był człowiek, który widać, że walczy z nadwagą, bo wie, o czym mówi, tak? Tutaj akurat ukłon do kobiet, dlatego że to, co widzę u dietetyczek, powiedzmy lat 30+, to one skończyły 5 lat temu studia i one już widzą, że to czego ich uczyli na studiach, nie do końca się sprawdza. Pacjenci otyli mają inne problemy niż nam mówili, a one są kobietami, w związku z tym mają większą chęć słuchania, to przede wszystkim, a dwa rozmowy i więcej rozumieją niż przeciętny facet. W związku z tym tutaj, przepraszam, że tutaj panowie was tak troszkę tak ruguje, ale niestety panie dużo więcej słuchają. Z drugiej strony to, co jest na minus dla facetów, jeszcze podpowiem, to co widziałem parę razy w szpitalu, na własne oczy, jak właśnie mój kolega szczuplusieńki, ale on taki zawsze był, to nie wymagało od niego wielu rzeczy, bo przy mnie objadał się pączkami, pizzą i takimi innymi rzeczami, za co miałem mu za złe, prawda, bo sam mam tendencję do nadwagi, a on taki szczupły, nawet nie ćwiczył i tłumaczy pacjentowi, że, przepraszam za wyrażenie, bo to jest obraźliwe, znaczy może dla osób nie będzie brzydki wyraz, tylko będzie obraźliwe w ogóle, że w Oświęcimiu to gruba była tylko obsługa, prawda, co najwyżej, a klientów nie było, w sensie tych pensjonariuszy, tak? W związku z tym to budzi we mnie oburzenie, bo taki człowiek nie ma pojęcia o tym, co gruby na przykład pacjent przeżywa, prawda? To jest w ogóle świat i ludzie. Kobiety akurat tutaj dużo więcej rozumieją. No dobrze, z drugiej strony, panie doktorze, pan mówi, że ten, który walczy, rozumie więcej, no ale jak walczy, a niekoniecznie wygrywa, no to może jednak skusić ten, który wygląda na takiego, co wygrał. Inaczej, jeżeli wiemy, że człowiek jest od zawsze chudy, no bo widać, część osób się prezentuje w internecie, no to, że tak powiem, on taki zawsze był, ma wiedzę, może być dobry, może nie być. Natomiast o co mi chodzi? Bo ludzie tego nie rozumieją. Dam swój przykład. Jak ja pamiętam swoje potyczki dietetyczne, no to notowałem swoją masę ciała i obwody i tak dalej od bycia na studiach jeszcze i zauważyłem, że w trakcie walki o tą szczuplejszą sylwetkę per saldo tyłem 2 kilogramy rocznie. I zrobiłem sobie taką krzywą i sobie przeciągnąłem od tego 90 roku, czy tam 88, jak zacząłem studia, do dzisiaj. I dzisiaj, gdybym walczył z taką samą skutecznością, to bym ważył 150 kg. Ważę 50 mniej, czyli uważam, że to jest efekt odniesiony, tak? Ja jeszcze trenuję, w związku z tym ja mam tutaj sporo masę mięśniową, bo mało osób przy takim lichym wzroście jak mój 176 cm ma 124 cm w klatce. Ja pływałem, w związku z tym jakieś tam ciężarki dźwigałem, to muszę troszkę być taki, powiedzmy, nie za bardzo suchy, ale ja uważam, że jeżeli utrzymuję wagę poniżej 100 kg z takim obciążeniem, jakim ja mam, osobami z nadwagą, otyłością, cukrzycą w rodzinie, jest to dobry efekt, prawda? W związku z tym każdy musi sobie znaleźć to co chce, bo ja nie wiem, to minister zdrowia Danii chyba taka była kobieta, to jakbyśmy, pani doktor, stanęli obok siebie i jeszcze jedną osobę, to by ona nas i tak zasłoniła, prawda? W związku z tym, no takiej osoby na pewno nie, ale osoba z lekką nadwagą będzie, i która utrzymuje tą masę, i będzie tak naprawdę osobą, która dokładnie zna problemy osób, które mają nadwagę. W związku z tym to jest bardzo istotne. Te szczupaki, nawet te chudziny takie, to mówię, to... Wydaje się, że wiedzą, ale to nie jest do końca prawda. Oczywiście są osoby, które były kiedyś grubsze. Miałem parę takich fajnych dietetyków, tutaj się uczyli. I widać było taki pucułek, był parę lat temu. No nie była to wielka nadwaga, powiedzmy tam, nie wiem, rzędu 5-7 kg, nie tak jak 50-60, jak tutaj pacjenci przychodzą. Ale widać, że włożyli dużo pracy i dalej wkładają, bo mają na to czas. Bo jeżeli młody człowiek zrozumie, że ma poświęcić sobie
2 godziny dziennie, tylko nie chodzi o malowanie przed lusterkiem, tylko chodzi raczej o bieganie, pływanie, cokolwiek, rower, to w tym momencie taka osoba wygrywa. Wysypia się, bo to my też tego uczymy, i dba o siebie, i startuje z niższego pułapu wagowego, w związku z tym jest w stanie to utrzymać. A jak długo trzeba być na diecie, by ocenić pierwsze efekty? No bo zdarza się, że niektórzy, prawda, tydzień, dwa, trzy, nic po wadze nie widać, no i człowiek się zniechęca, zarzuca, no bo nie wyszło. No przynajmniej z miesiąc, żeby zobaczyć. Po pierwsze, no wiadomo, że, znaczy, dla mnie waga jest to urządzenie, które utrudnia mi ocenę odchudzania. Od tego zaczynamy. I wiem, parę osób tym zszokowałem, ale o tym za chwilę. Natomiast obwody już są lepsze. Tutaj za panią Donor to widzę ten centymetr. To jest fajna rzecz. To rzeczywiście może najlepiej, żeby osoba druga mierzyła, bo to wtedy będzie bardziej obiektywna. Natomiast jak się czujemy? Czy jesteśmy najedzeni? Czy jesteśmy głodni? Czy mniej jemy? I to plus ocena, wejść na wagę i odczytanie tego, co tam jest napisane. Rzeczywiście to, ale to przynajmniej miesiąc, nie mniej. A cheat day, panie doktorze, jest coś takiego jak cheat day, czyli taki oszukany dzień, dzień wyjątków w diecie. Czy to w ogóle ma sens, czy to jest jakiś mit? Sens ma psychologiczny, że sobie takie coś zrobimy, tylko włączmy te dni oszukańcze po pół roku. Czyli na przykład ważę 140 kg, włączę cheat day na przykład, jak będę ważył 110, prawda? Dążę do tego, żeby mógł sobie takie coś zrobić. Jeżeli już dochodzi do tego dnia oszukańczego, to w tym momencie zróbmy w ten sposób, że niech to będzie po wysiłku, a nie przed. Dlatego, że jeżeli zjemy cukry przed wysiłkiem, bo głównie chodzi o cukry, to one wejdą nam w sadło, spadnie cukier w ogóle i będziemy zaraz potem głodni i będzie kolejny cheat, prawda? W związku z tym to jest zły pomysł. Natomiast jeżeli zrobimy duży wysiłek, najlepiej taki ogólny, czy całego człowieka, mięśnie będą głodne cukru, no bo cukier się magazynuje u nas tutaj w bicepsach i nie tylko, to po takim wysiłku zjedzenie słodyczy będzie dużo mniejszym błędem niż przed wysiłkiem, bo to pójdzie od razu nam w mięśnie i tak naprawdę nam się tam zmieści w tym człowieku około kilograma, jak ktoś dużo ćwiczy, tego glikogenu, niech będzie pół kilo dla małej dziewczynki. I jeżeli zje naprawdę 200-300 gramów jakiegoś ciasta, w tym momencie po ćwiczeniach wielka krzywda się nie stanie. Panie doktorze, niektórzy dietetycy, trenerzy mówią, że nie należy używać określenia dieta, bo samo to już jest takie, no, zniechęcające, tylko należałoby mówić o zmianie nawyków żywieniowych. No, pan tutaj mówi o tym, żeby się w ogóle nauczyć jeść może, więc rzeczywiście to słowo jest takie, samo to słowo jest w sobie dość trudne do zaakceptowania. Znaczy, jeżeli zrozumiemy, że każdy z nas jest na jakiejś diecie, najwyżej będzie na wegetariańskiej, jak ja byłem kiedyś, albo na innej śmieciowej, prawda, no to już samo to mówi, że no dobrze, jakąś dietę, tylko teraz wybieram którą, prawda, bo każdy z nas na jakiejś tam diecie jest, tak, i w związku z tym wyraz to zależy, jak go traktujemy. A proszę powiedzieć, panie doktorze, czego na pewno nie warto jeść? Czegoś, co ma dużo fruktozy. Jeżeli jemy owoce jako oddzielny posiłek, nie jest to zły problem. Znaczy, nie jest to duży problem, bo owoce tam mają fruktozę, mają jeszcze inne składniki, które mogą, powiedzmy, zmniejszyć złe rzeczy w tym występujące. Natomiast sam cukier, to jest, który zawiera cukier cukiernicy, w sensie pół na pół glukoza z fruktozą, to jest, kolokwialnie mówiąc, jeden z największych syfów, który możemy przyjąć. Fruktoza jest metabolizowana podobnie do alkoholu, czyli powoduje u nas stłuszczenie wątroby, czyli jeszcze bardziej nasila mechanizmy prozapalne, procukrzycowe, prootyłościowe, promarzycowe, czyli to jest fatalna rzecz. Druga oczywiście będzie alkohol. Natomiast wrócę do tego, co zacząłem, o tej ocenie odchudzania. Sama waga, prawda? Czyli załóżmy, pacjent ćwiczył, jadł dobrze, jest zdrowo się odżywia, ćwiczy dużo. Schudł z tłuszczu kilogram, mięśnie mu urosły 2 kilogramy. Jaki jest odczyt na urządzeniu zwanym wagą? No, plus kilogram, tak? No, to jesteś na złej diecie. No nie, źle oceniasz. Waga przeszkadza u ludzi, którzy prawidłowo chudną. U mnie była taka pacjentka, która schudła mi 5 kilogramów przez rok. To dużo czy mało? No, zależy z ilu wychodziła, ile potrzebowała i tak dalej. 25 centymetrów w brzuchu, zrzuciła 20 w pupie. O, prawda? Najgorsze było to, że przyszła do ginekologa, który prowadził ją przy pierwszej ciąży i powiedział, że ona ma schudnąć 15 kg, żeby ją, on ją łaskawie poprowadził w drugiej ciąży. I co ona, przepraszam, spojrzał tam, gdzie patrzy ginekolog, potem na masę ciała i nawet nie spojrzał na jej ciało kształt, powiedział, pani nic nie schudła. I ona przyszła do mnie z pretensjami.
no, nie muszę pani mówić, co pomyślałem o tym moim koledze, prawda? Ale no niestety, jak badamy człowieka, no popatrzmy poza na przykład, jeszcze na przykład ja zajmuję się sercem, ale na ten brzuszek czy nam gdzie indziej też jeszcze spojrzę, bo to też może mieć jednak znaczenie w ocenie zdrowia pacjenta. No i stawiamy tutaj kropkę. Dziękuję serdecznie panie doktorze. Doktor Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny i dietetyk, był moim i państwa gościem. Mamy, życzymy powodzenia w stosowaniu diet wszelakich, najlepiej tych zdrowych. Zapraszam państwa po przerwie.